Ohoho, Trynkiewicz, Trynkiewicz, wyszedł na wolność, halo, tylko się nie posrajcie. Mariusz Trynkiewicz, sławny pedofil, morderca, dzieciojebca i sadysta, wyszedł na wolność. Trzecia w nocy, chce się położyć spać, ale najpierw doładuję się dawką czarnego humoru na chamsko.pl i pójdę spać, będę gotów na szkołę. Wchodzę, a tam... Trynkiewicz! 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 Żenada. Zwykły pedofil, morderca, sadysta, który powinien dostać karę śmierci, w najgorszym wypadku dożywocie. To znaczy, jeśli ja wybierałbym mu karę, którą powinien dostać za to, co on zrobił, to wyglądałoby następująco. Kastracja, obcięcie nóg i rąk, a po czym wsadziliby te kończyny mu w dupę, zszycie warg, wybicie zębów, obcięcie języka, wyjebanie oczu z orbit i w sumie takiego bym wyjebał na ulicę, za mury więzienia i niech sobie radzi sam. No ale ja jestem sadystycznym psychopatą i mój głos się nie liczy. Dobra, a tak całkiem poważnie. Jaka kara dla niego byłaby najlepsza? 25 lat więzienia? Niech ma. Ale potem niech wypierdala na wolność, a ludzie powinni udostępnić zdjęcia. Aktualne zdjęcia tego pedofila, nie żadne rysopisy czy gówno zrobione w kompie, tylko zdjęcia z każdej możliwej pozycji, kurwa, z każdego kadru, z góry, z dołu, na wprost. Udostępnić te zdjęcia, podać dokładny adres, dzielnica, miejscowość, ulica, gdzie się znajduje, wszczepić mu GPS we fiuta i rozdać każdemu obywatelowi Polski i ludzie sami by mu wymierzyli sprawiedliwość. Tyle w temacie, łapeczka.